Dzień dobry, witam wszystkich w sobotę 5 marca. Zanim odczytam tekst naszego modlitewnika, chcę powiedzieć, że od kilku dni zbieram szczękę z podłogi. Pewnie wszyscy zbieramy z powodu ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. O tym wszyscy wiemy, nie trzeba tego powtarzać. Ale wiecie, dlatego zbieram szczękę, ponieważ wojna to jest taki niesamowicie dobry impuls dla wszystkich ludzi, ostrej retoryki ateistycznej, ale też takich ludzi z pogranicza, którzy się chwieją, nie do końca wiedzą, by zadać pytanie, gdzie w takiej sytuacji jest Bóg. Zasłoniłem roletę, aby choć trochę odwzorować barykady i tajemne miejsca, w których ukrywają się i rządzący na Ukrainie i wielu innych zwykłych, cywilnych ludzi. Ale zobaczcie, obok tej zasłoniętej rolety jest jeszcze krzyż. Krzyż Chrystusa pokazujący pasję, cierpienie, mękę, a więc drogę, na którą wkroczyliśmy kilka dni temu, a też krzyż, który jest znakiem zwycięstwa i nadziei, że Bóg jest najmocniejszy, że Bóg przychodzi do człowieka. Teksty dzisiejsze są bardzo trudne, szczególnie ten pierwszy, ze Starego Testamentu, psalm 65, wiersz 9, gdzie autor pisze: Ty rozweselasz krańce wschodu i zachodu, mając na myśli oczywiście Boga. Ilu z nas dzisiaj potrafi tak naprawdę się weselić i radować? Czy jesteśmy na wschodzie, czy zachodzie Polski, czy też Europy? Chyba nikomu z nas nie jest do śmiechu. Dlatego w czasie wojny właśnie te słowa pozytywne z Biblii tak bardzo niewiarygodnie brzmią w uszach niejednego człowieka. Ale napawa mnie takim optymizmem i uspokaja mnie drugi tekst. W Ewangelii Łukasza, rozdział 8, wiersz 1 jest napisane: Jezus chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Drodzy, tak jak śpiewaliśmy w czasie Świąt Bożego Narodzenia, Słowo stało się ciałem. Bóg zszedł z nieba, aby tą miłość swoją na Chrystusa przelać i w Chrystusie człowiekowi pokazać, aż po krzyż na Golgocie. Tak samo też teraz, w tym najokropniejszym czasie, jaki człowiek może człowiekowi drugiemu wyrządzić, a więc w wojnie, aby ten Bóg stał się żywy. Jego Słowo, które mamy zapisane czarnymi literami na białym tle, żeby nie było tylko teorią, lecz żywym, praktykowanym przykładem i świadectwem naszego chrześcijaństwa, czy mówiąc szerzej, naszego człowieczeństwa. Wiele osób zdaje dobrze ten egzamin z bycia chrześcijaninem i pokazywania, że Królestwo Boże i dobra nowina o Królestwie Bożym jest tutaj, również w Polsce, gdzie ci ludzie, którzy uciekają ze swoich domów, ze swojej ojczyzny, bo musieli ich w pośpiechu opuścić, tutaj znajdują przynajmniej tymczasowe schronienie, taki mały azyl, wiedząc, że się nie muszą tułać wśród innych ludzi, ale Bóg zaprasza. Ja i ty albo otwieramy swoje domy, albo otwieramy swoje portfele, lub też bierzemy udział w różnego typu akcjach, przynosząc jedzenie, produkty chemiczne, ubrania po to, aby tym uciekinierom, jak również walczącym żołnierzom, czy tym, którzy pozostali w Ukrainie, na Ukrainie pomóc. Drodzy, jeśli ktoś pyta, gdzie jest Bóg dzisiaj w czasie wojny, nie umiałbym odpowiedzieć jakoś super teologicznie, ani super precyzyjnie, czy też pokazując jakąś teorię wielkiego człowieka, uczonego w Piśmie. Chcę powiedzieć, że Bóg jest w tobie i przy tobie, podobnie jak jest i na Ukrainie, i wśród tych, którzy uciekają. Ale najmocniej twarz Boga odzwierciedla ten człowiek, który wyciąga swoją dłoń do człowieka będącego w najtrudniejszej potrzebie, w potrzebie znalezienia drugiego domu, przynajmniej na jakiś czas. Chcę nam wszystkim życzyć, po pierwsze, aby wojna jak najszybciej się skończyła, ale też chcę życzyć nam tego, aby Jezus, który działa we mnie i w tobie, bracie, siostro, poprzez nas chodził po wioskach i miastach,
i pokazywał ludziom żywym świadectwem dobrą nowinę, że Królestwo Boże może być również tutaj na ziemi, gdy stworzymy godziwe warunki życia tym, którzy tego potrzebują. Życzę wam dalej otuchy, nadziei i takiej determinacji, że to, co robimy, jest dobre, bo robimy to w imieniu Boga, który pomimo wielkiej fali zła, jaka się rozlewa na zewnątrz, nam, swoim świadkom, nam, chrześcijanom, nakazuje i motywuje nas do tego, aby obdarzać dobrem i pokazywać miłość. Bo tak działa Bóg i tak działa człowiek, który jest Bożym człowiekiem, człowiek, który jest Jemu oddany. Niech nam Pan Bóg błogosławi także i ten dzisiejszy dzień. Złączmy się w modlitwie. Panie, tak trudno jest wypowiedzieć jakiekolwiek słowo komentarza, również i komentarza do różnych biblijnych słów, gdzie tej radości nie ma, ale ufamy, że właśnie poprzez to, że jesteśmy takimi namiestnikami Twojego Królestwa i zwiastujemy tą dobrą nowinę nie tylko słowem, ale również czynem, sprawia, że chociaż trochę rozwesela się serce i na wschodzie, i na zachodzie naszego kraju, i na naszym kontynencie, i na świecie. Szczególnie serce tych, którzy ze wschodu, na zachód i w innych kierunkach uciekają. Boże, wiemy, że Ty jesteś najmocniejszy. Ufamy, że zakończysz tę wojnę, bo tylko Ty to możesz zrobić, dodając ludziom albo w jeszcze większej mądrości, albo znajdując jakiś inny sposób. Panie, chroń nas i błogosław nam. Amen. Z Panem Bogiem. Dobrego dnia życzę.